Cześć. Co słychać? Nic? Było mnie bardzo wiele. Ale nie wiem, czy warto to opowiadać. Co? No powiedz, że warto. Przecież widzisz, że na to czeka. Dziękuję. Ty powinnaś to zrozumieć. Ciągle jesteś sama w pokoju. Nikt na ciebie nie patrzy. Nie potrzebujesz się wstydzić marzeń. Tego, co u ludzi dorosłych wywołuje ironiczny uśmiech. Czego się złościsz? A że ja filozofuję zamiast opowiadać. A więc... Dobrze. Widzisz, są takie chwile, kiedy człowiek chce być zupełnie sam. Stroni od ludzi nie dlatego, że ich nie lubi, a przeciwnie dlatego, że za bardzo jest do nich przywiązany. Długie patrzenie w wodę odkrywa wtedy dużo, dużo tajemnic. Zaczęło się to tak, jak zaczynają się tego rodzaju historie. Najzwyklej w świecie. Przepraszam pana, gdzie jest ulica Długa? Pójdzie pani prosto, tym bulwarem. Czy tam... prosto do mostu. Tam na prawo do końca będzie kanał. I tam szyny dookoła kanału. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Halo! Nie w tą stronę. Przepraszam, gdzie pan może za chwilkę trzymać mój pies? No, mogę oczywiście. Dziękuję. Mogę jeszcze? Babuś wie. Do mostu, na czyni i kanał. Gra pani w tenisa? Gram. I pan? Gram. Bardzo spotkamy dobrze. Spotkamy się jutro przed południu. Ta. Będzie mi bardzo grać. Chce pan? Chcę. Będziemy bardzo, bardzo grać. No, do widzenia. Czekam. Do jutra! Ja w ogóle to przepraszam. Cepelię, mam całe pudełko. Nie szukaj.
Nie, przepraszam. Ja pierwszy raz w życiu grałem w tenisa. Słowo daję. Nie bardzo grasz w tenis. Nie, ale... Ale pierwszy raz? Bardzo, bardzo. Bardzo? Rena. No? Lis. Co to znaczy? Chytry. Powiedział, że bardzo, bardzo grać, żeby bardzo, bardzo spotkać. A co to źle? Nie bardzo. Mówi po francusku? Trochę. Un peu. I... Comment ça... Comment vous s'appelle? Êtes-vous le parisien? Hein? Avez-vous la pipe? Avez-vous la parapluie? Oui, Paris est une ville très belle. Oui, mon chien s'appelle Babouche et moi, Marguerite. Très bien. Nous parlons français? Non, non. Będziemy mówili tak, jak potrafimy. I tak. Równe szanse. Comment? Le même possibilité. Voulez-vous? Oui. Ja jestem tu 2 roki. I nie bardzo nauczyła. Się. Ça va? Nie, nie ça va. Nauczyłam się. No. Się. No. Nauczyłam się. Świetnie. Ale się nauczę, jak wezmę korepetytora. Panowie, co jest? Nasz plac. Kończcie, kończcie. Czołem, sportowcy! Nikt. Ale ten nikt bardzo gra w tenis. Bardzo. Studiuje pani? Jeszcze nie. Tak. A jakie ma pani zainteresowania? Dobrze tenis czyści. I say, wouldn't you like to be a referee? With pleasure. That's fine. Are you English? No. Well, that means this is a mystery. Yes. Romek, Grammy! Attention, let's play! Left serve! Thank you very, very much, Romek. He looks like he is 15. How old is he? Yesterday he was 26. Oh, no. Mm-hmm. Do you often play here? Oh, now we play every day. It feels like rain. Oh, I said outlook. We've planned an excursion by car. Lovely idea. We'll go by my car. Excellent. Hmm? Świetna dziewczyna. Gdzie się znalazł? Daj spokój, ona wszystko rozumie. Parle vous français? Oui. C'est formidable. Moi je le parle aussi. Aimez-vous danser? Oui. Et qu'est-ce que vous aimez comme danse? Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Moi j'adore cha-cha-cha. On essaye? Venez. La 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 taridarara. La 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 la. Jedziemy jutro z panią na wycieczkę samochodem. Może masz ochotę zabrać się z nami? Nie, nie. Dziękuję. Ja jestem zajęty. Cha-cha-cha. 2, 3, 4. Cha cha cha, tarirarara, tarararara, cha cha cha, taralalala, parirurara, cha cha cha, la 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 la, palilolala, cha cha cha.
cza, 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 dwa, trzy, cztery. Cza, 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 tra, la, 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 la. I obrót teraz, cza, 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 la, li, lu, la, la. Para, ra, 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 la, 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 li, lu, la, la. Zagra pan? Będzie to dla mnie zaszczyt i przyjemność. Romek, posędziuj. A votre service. Please. Mały, chwileczkę. Widzisz tą panią tutaj? Tak. Ale nie tamto, tylko tą na tym placu. Widzisz? Widzę. No. Oddaj to. Masz. Czekaj. Ale śpiesz się. Tylko oddaj to. Tak, tak. Przepraszam, proszę pani. A mamo? Jeden pan, taki czarny. Prosił, żeby pani to oddać. Dobra, odsuwaj, odsuwaj. No ja już swoją skończyłem, co ty się tak grzebiesz? Poczekaj, pomogę. Szofer. Szoferak. No na pudełko. Dobrze. Włosy. Murzynka. No, łysy. Już wypadł. Spokojnie, spokojnie, no. Rzeczy gubisz. Palcem sianko. No. I fanfan. Brawo, brawo. Co mi bijesz brawy, jak ja to nic nie słyszę? Co za kierownica? Przy nie ma żadnej kier... Jacek! Jacek! Co ty wariujesz? Co się właściwie dzieje? Dziewczyna pojechała, którą... Szukam od paru dni. Błagam cię, zrób to za mnie, bo mnie nie zapłacą. Nie zapłacą mi! Gonią mnie. Ha ha ha.
Cześć. Cześć. Co słychać? Ładnie, żeś sobie przypomniał. Tak. Nie patrz się. No, duszno. Chyba będzie padać. No to co? Nic. O! Śliczny termos. Gdzie go kupiłaś? W aptece. Tak. Słuchaj, no, mam pomysł. Może byśmy poszli gdzieś potańczyć, przejść się. Szkoda, żeś mi wcześniej o tym nie powiedział. Umówiłam się z Jurkiem. Tak. O 5:00 ma czekać w holu. To dziwne. Już jest 5:15, a ja nikogo nie spotkałem. Oj, przepraszam. Czekaj, czekaj. Ty coś knujesz. Zaraz ci wszystko wytłumaczę. Proszę pana, co to wszystko znaczy? Co pan tu robi? Co to jest? Cicho, cicho. Joasiu, Joasiu, szybko. Kogo oszukałeś, portiera? Wszystkich. Chodź. Jacek. Co? Może byśmy poszli gdzieś przejście po mieście, no? No co się wygłupiasz? No przecież mieliśmy iść potańczyć. A to co? Lubiłaś fizykę? Co za pytanie? Lubiłam. A. Bo ja zawsze miałam dwoje. Kochałam się w dziewczynie. Boże, w dziewczynce. Miała długie, ciemne włosy i skośne oczy. Pada? Leje. Joaś, nie widziałeś? Jest. Nie sama. Wiesz, raz na lekcji fizyki odwróciłem się do niej i zacząłem robić głupie miny. Dziewczyna zaśmiała się. I od tego czasu zawsze robiłem miny. I cieszyłem się, że ją tym bawię. Raz, pewnego dnia, też na lekcji fizyki, zrobiłem jedną z najbardziej wypracowanych min. Wiesz? Aż zabolało. Dziewczyna wzruszyła pogardliwie ramionami i powiedziała: błazen. Joasiu, zatańczymy? I co dalej? Nic. Co tam, mało? Pozwolisz? Tak? Zamówiłem ci w barze sok grejpfrutowy. Tańczymy. Pani właściwie jest. Nie poznaje pan?
księżniczka Soraya. Ach, tak, tak. To dziwne. Bo ja jestem szanowerski. Wykluczone. Dlaczego? Musiałabym pana znać. A, tak, tak, tak. Jasiu, Nienia przyszła. Gdzie? Przepraszam. Dlaczego nie przyszedłeś? Czekałem na ciebie. Całą godzinę. Niemożliwe. Czekałem. Czekał? Co to znaczy? Nic. Kiedyś ci wytłumaczę. Zamoknie ci. Tak. Cześć. Nic nie rozumiem. Ja też. Czy jest panienka? Jaka panienka? O, panienka, która gra w tenis. Zaproszono pana? No nie, ale chciałam się zobaczyć. Panienka jest zajęta. Porter. Nie ma, już zamykamy. Ty uspokój. Powiedz, że to był tylko żart. Ty porzucaj mnie. Tak mi bez ciebie bezgranicznie smutno. Tak mi bez ciebie strasznie okropnie. Ach! Proszę. Błazen.
za pomysł? Bardzo mi na tym zależy. Nic nie rozumiem. Uwaga! Uwaga! Ty masz wreszcie ten egzamin z perspektywy? Skąd, Jureczku? Jeszcze muszę dwa arkusze wykreślić. A ja mam jutro anatomię, proszę ciebie. Chłopaki, zaraz. Zejdźcie na widownię, to pogadamy, dobra? Dobra. Ja gaszę światło. Jurek. No, to idziemy. Już idę. Dzień dobry. Dzień dobry. Bonjour, Marguerite. Dziękuję. Za co? Za to. Dziękuję. Co to znaczy, kiedy ktoś da do kobiety pieniędzy? No, to znaczy, że kobieta potrzebuje pieniędzy. Ja nie potrzebuję. Nie rozumiem. Na tenis dostałam laleczka i 10 zł. Ale... przecież to były pieniądze dla tego chłopca. Chłopca? No. Tak. No? Petit garçon. Petit. No. O, nie szkodzi. Ja będę trzymać to dla mnie jak pamiątkę. Jacek. Co? Czekamy na ciebie. Zaraz, zaraz.
Alors. It's cold out. Are you ready? Marguerite! Jeżeli macie ochotę, to zostańcie. Bardzo was prosimy. Well, you decide. Siadajcie się. Dziękuję. Słuchajcie, chłopaki, jeżeli chodzi o sprawy artystyczne, to pogadamy na następny próbie. Understood. Ja proponuję natomiast, żebyśmy się zajęli sprawami organizacyjnymi. Są naprawdę palące problemy. Zygmunt. A więc sytuacja finansowa jest niedobra. Mamy kupę rachunków do zapłacenia, nie mamy czym zapłacić. Dziś na widowni znowu nie było kompletu. Może ktoś ma jakiś pomysł? Tak, właśnie. Chwileczkę, Turek, może powie Jurek. Kochani, obecny program wymaga nowych warunków scenicznych. Przy tej pojemności sali... No bo nawet jeżeli mamy na sali komplet... Łajmigo, panuj się, dobrze? Proszę cię, mówił. Nawet jeżeli mamy komplet na sali, to i tak nam nie wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków. I ja proponuję, żebyśmy zmniejszyli koszty rekwizytu. This is all there was. Would you like to give it to yourself? Albo zrobimy tak, no, słuchajcie. Pojedziemy na prowincję, no. Będziemy grali w małych miasteczkach, gdzie się da, jak się da i zarobimy na salę. No można. Prawda? Tak, ale trzeba będzie zmienić. Koniak, Martel. C'est le produit naturel. Mesdames, panowie, mała jest zachwycona. Prosiła, żebym to przyniósł z samochodu. Znakomicie. W domu będzie chryja, a tu pęknie parę narodowych toastów. Pokaż. Nie przesadzajmy. Co to nie, nie. Proszę bardzo. Znowu Martel. Czy pani nie jeździ? A, bon Dieu. Kiedy chcą? A jakże, Jurek? Znakomity pomysł. Dla mnie poproszę coś w cedur. Dajcie szklaneczkę. Szklaneczkę. Wszyscy mają? Tak. Szkiełko? Bądź co, dajcie bądź szkiełko. Proszę bardzo. Bądź to alkohol. Nalewam bezbłędnie. Proszę raz. Jurek. Trzymaj wyżej. Margarita. Dwa. Cheers. Dobra. Czy pan pije Martela z niebieską czy z czerwoną kartką? Nienormalny? Co jest? Patrz. Świnia. Co? Le administrateur. Zaczekaj się. Uważaj, bo się uduje. Ja zapalę świeczkę, będzie jaśniej. Bardzo wyraźnie mówisz. Tadek, tuż. German poet. Stola. Merci. Na zdrowie. Daj mi troszeczkę. Zapomniałeś mi nalać. Ale ten martel to zupełnie jak bimber. Co to bimber? Alkohol aperitif naturalmente. Dam memu dziecku. To jest taka bardzo stara, uliczna piosenka. Jak krew purpurze, czerwone róże, wyrwane serca, zbroczone krwią. Matka, noce całe musi tańczyć, pić, bo ma dziecko małe. A dla? Ma dla kogo żyć? Ciało! Ciało ma zwioczałe. Goni resztą. Goni resztą sił. Bo ma dziecko. Bo ma dziecko małe. Nabrzmiałe duże, jak syn dorośli. Przepraszam pani, ale to miejsce jest zajęte. Nie wiedziałam. Przepraszam. Nie, 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 nic. Nie szkodzi. Niech pani siedzi. Jak usiądziemy sobie razem. Co pani będzie piła? Kawę? Herbatę? Nie, może lody? Le glas? Nic.
Dziękuję. Ja mam czas do kolacji. Tu nie bardzo. Dużo ludzi. Tak, ja wiem. Ja przygotowałam plan. Pani nie zna miasta, ja pani pokażę ciekawe rzeczy. Rozumie pani? Ja rozumiem wszystko. Ty mówić i ja uczyć. Się. Ja już uczyć się. Wiem, alor. Pierwsze. Muzeum. Musée, oui. Obserwatorium astronomiczne. Comment? La lupe. Oh, wilk. No, no. Lupa. Lup, lup. O, o, o. Soleil, étoile, la lune, wsio. Alors, encore. L'exposition, oui, moderne. 15, 9, modern. Wystawa. Nie bardzo. Muzeum już byłam. Tak. Wystawę ja nie widziała, ale chyba też nie bardzo. Jolie place. Oui. Oui. Dużo ludzi. Mało. Tak. Przepraszam. Ile masz lat? 25. Mało. Dużo. A ty? 18. Mało. Dużo. Jacques? A? O czym myślisz? O niczym. Nie można myśleć o niczym. O tobie. Za wcześnie? Za późno. Prawie jak w romantycznej tragedii. Le romantisme? Tylko w teatru i poezja. W życiu nie ma Romeo i Juliet. Nie ma? Nieprawda. Są, ale zupełnie inaczej się nazywają, rozumiesz? Lubisz wiersze. Bardzo. Jacques, zabawmy w teatru. Dobrze. Posłuchaj. Teraz by nikt mnie nie poznał. Żelasty ogrom skręca się, jęczy. Co by się takiej bryle zachcieć mogło? A bryle chce się wielu rzeczy, bo już nieważne i to, żem z brązu, i to, że jak zimny mięsień moje serce, nocą by chciało się dzwon swój wtulić miękkie, w kobiece. I oto olbrzymi. W oknie się zgiąłem, garbie się z twarzą przy szkle, szybę pławię bezsennym czołem. Czy będzie miłość, czy nie? Jaka? Wielka czy maleńka? Skądże wielka do takiego ciała? Chyba maleńka, kruszyna miłosteczki. Płoszy się, słysząc aut sygnały. Lubi saneczek, dzwoneczki. Come on? Płoszy się, słysząc aut sygnały. Lubi saneczek, dzwoneczki. Elle se fraye, s'il écoute les signales de l'auto. Elle préfère les clochettes de petite traîneau. Jesteś bardzo serio. A ty jesteś dziecko. Nie jestem dziecko. Ja widziałam tyle kraj, miast, tyle ludzi. Jak ja mogę być dziecko?
Chuck? Gdzie jest wschód? Tam. Północ, południu, wschód, zachód. Tam się urodziłam. Tam mieszkałam 3 tygodnie. I że wyskała Tinla bal. Tam przeżyłam pierwszy bal. Miałam suknię, a wygląd dekolt. Bardzo się wstydziłam. Całe życie jechać. Słuchaj, czy nigdy nie miałaś ochoty gdzieś zostać? Nie przyzwyczaiłaś się, nie tęskniłaś? Powiedz. Wy wszyscy dziwni. Każda rzecz wielka rzecz. Ja siadam w samochód, samolot, jadę. Co to nazywa ta piosenka? Nie pamiętam. Ładna jest jak piosenka. Czy jesteś sam? Nie. Nie jestem sam. Za 7 rzekami, za 7 górami stoi stary zamek. Ludzie mówią tam dzień dobry i śpiewają sobie piosenki. Każdą wolną chwilę spędzam w swoim zamku. Cieszę się, że jest takie miejsce na ziemi, gdzie mądrość i dobroć zeszły z ołtarzy. Grające kuranty i stare mury opowiadają legendy. Dzieci zawsze mówią prawdę. I trwa wieczny karnawał. Nie. To nie bajka. Naprawdę jest takie miejsce na świecie. Niedaleko. Kiedy się wyjdzie na dach wysokiego domu, no to można je zobaczyć. Chciałbym tam być teraz razem z tobą. Chcesz? Pojedziemy tam razem. Choćby na jedną chwileczkę. No powiedz tylko, że chcesz. Słyszysz? No. Powiedz. Pojedziesz? Pojedziesz? Nie zrozumiałaś, no. Nie rozumiem. Pojedziesz? Pojedziesz. Ten, ile? 10 zł. Proszę. Tu dużo też. Co? A ty pewnie wolisz południe, nie? Ciepło, piękna pogoda. Nie bardzo. Bez deszczu. Tam jest słońce, niebo, nudno. Tak. U was długo noc. Aha. Ja lubię noc. Kobieta urodzona pod znakiem wagi jest jak przydolina otrzymała wzgórza. I ponętna sylwetka zapewni jej powodzenie. U mężczyzn, a resztę państwa w domu przeczy. Alfa, omega, beta. W którym miesiącu się pani urodziła? Lipiec. Dziękuję. Lipiec, sierpień, spod znaku lwa.
Lew u mnie koperta 4 łamane przez 118. Pan płaci za tę panią, co? Płacę. Za graniczne ciśnienie. Tak, tak. Kobieta urodzo. No fatalną mnie odbitkę międzynarodowa drukarnia przysłała. Zygarecik pan sobie kupisz. Nie, no trudno. Jest wierna i posiada gospodarskie zalety. Nie jest wrażliwa na zapewnienia miłosne, które osądza bardzo trzeźwo. A gdy zapłonie jej serce miłością, wtedy kończą się rozważania i gotowa jest walczyć o swego wybranka. Co jest do jasna anielki z tą pogodą? Te nuklearne wybuchy nam atmosferę zanieczyściły. Będziesz szczęśliwa z jasnym blondynem i czekają ją dalekie podróże. O, dobrze, dziękuję. Wybieraj na przyjaciół mężczyzn urodzonych pod znakiem skorpiona, lwa i panny. To nieprawda z tą podróżą. Wszystko prawda. To wojaż. Podróż. Wszystko prawda. Żak, boję się. Ludzie patrzą. Nie widzą nas. Deszcz nas zasłania. Lizaki, a to jest fontanna Neptuna. Podstawa zbudowana w 1621 roku przez Abrahama van Blocka, a Neptun odlany z brązu zdaje się w 1625 przez Piotra Hutena. To jest dwór Artusa, służący do zebrań mieszczańskich. Ciekawe połączenie gotyku z renesansem, zburzony w czasie wojny, odbudowany w 1945 roku. A to jest tak zwana złota kamieniczka. Jak widać, jest cała pokryta płaskorzeźbami złotymi, które przedstawiają sceny z życia różnych narodów i bardziej znakomite, bardziej znane w historii postacie. I co tu jeszcze? Ten cały plac pokryty jest kamieniczkami mieszczańskimi, które to A co będziesz robić, jak ja zginęła? A szukałbym ciebie. Zaglądałbym w oczy wszystkim dziewczynom, wiesz? Wszystkim? Tak. Jedne by miały twoje oczy. Oczy? Drugie usta. Usta? Tak. A ty ci włosy? Jedne byłyby bardzo poważne, inne znów w doskonałym humorze. Inne by grały w tenisa lub ciągle śpieszyły się na kolację, ale żadna nie byłaby tobą. I pomyślałbym, że cię ukradli. I ogłosiłbym we wszystkich gazetach świata, na wszystkich murach i słupach ulicznych świata, że cię poszukuję. I wyznaczyłbym wielką nagrodę, ale nikt by mi nie uwierzył. Bo nikt nigdy zakochanych nie traktuje na serio. Dma?
To jest kościół. Najświętszej Marii Panny, jeden z największych kościołów w Polsce. Wybudowany w ślicznym stylu gotyckim, charakteryzuje się tym, że posiadał bardzo ciekawe ołtarze i we wnętrzu obraz Jana Memlinga. Sąd ostateczny. No. Nie być smutny. Ja chcę bawić. Się. Się. Bawić się. Tak. Wiesz? Weźmiemy ślub. Come on. Mariasz, mariasz! All right. Chwileczkę. Co robisz? Ta muzyka? Dla nas. Śliczny. Puść go, Marguerite. Dlaczego? On do mnie jak babuś. Puść go, Marguerite. Marguerite! Marguerite! To barbarzyństwo! To jest dom Boży! Proszę stąd zaraz wyjść! Nie macie sobie gdzie zabaw urządzać? Co za młodzież. Skąd panie wie, do co pan Bóg woli? Może lubi zabawy z psami? Romeo odwierzy mi na kolację. Co ma? Oczywiście. Kolacja może decydować o losach.
świata. Do widzenia, że. Blady jesteś. Romeo mało benzyno. On wróci. Jacques? Powracisz mi do domu? Ja spieszę. Się. Sawa, się. Z przyjemnością. Avec plaisir. To wszystko przez pies. Nie. Przez Pana Boga. C'est déjà tard. Bonne nuit, Jacques. Tu ne me dis pas bonne nuit? Stoisz tu obok mnie, a wydaje mi się, że cię wcale nie ma. Czy ty w ogóle istniejesz, Marguerite? Il me semble que non. Du tout, ni à côté de cette grille, ni auprès de toi. Un peu plus durant le dîner. Ce n'est pas mon existence, cette vie derrière la grille. Et c'est pourquoi elle me paraît si belle. Et me réjouit. Czy na długo? Y a-t-il une joie qui dure? Au bout d'un certain temps, elle devient habituelle. Habituel comme les heures du repas, monotone, quotidienne. Non, non, Jacques. Cette vie, cette existence irréelle auprès de toi, c'est vraiment la plus belle chose que je te puisse offrir maintenant. Czy to kaprys, którym stara się sobie wszystko wytłumaczyć? Peut-être, mais je ne choisis moi-même mes caprices. Enfin, c'est chaque jour qui vient qu'il est choisi pour moi. On ne sait jamais ce qui viendra. Nie rozumiem. Évidemment, tu comprends pas. Mon petit prince d'une autre planète. Czy to wszystko, co chciałaś mi powiedzieć? Marguerite. Oui. Co się dzieje? Co się dzieje? Jacek nie przyszedł. Znowuż nie przyszedł na próbę. Po co my do tego przywiązujemy wagę? Każdy człowiek jest do zastąpienia. To nie jest takie proste. I krew mnie zalewa, kiedy taki facet odpada. No. Jurek go zastąpi i no, cześć. Dzisiaj mogę, ale jak go znam, stary, to wróci. Zobaczysz. Wróci, nie wróci. Próbę piosenki trzeba zrobić. Jurek z Jasią na scenę, a Jacek niech sobie sam żyje. Pewnie. Może źle żyje. Chuligaństwo, tłucze się po tych ulicach, a spać porządnym ludziom nie dają, no. Tra la la la. Tra la la la. Ty słyszysz, Wallace? Ty leć po milicję, za nich zabiorą tego tra la la la. Przepraszam. No, przepraszam. Przepraszam. Po co przepraszać? To zabrać iść do domu i będzie w porządku. I po co przepraszać? Opowiem ci bajkę o grodzie wśród skał. Mieszkało w nim serce dziewczyny. W komnatach wiatr hulał, na wieży dzwon grał, a cisza liczyła godziny. Ciężkie zamku mury
Losy ciężkie i złe, jej rycerz wciąż kuł i noce i dnie. Serce weźmie czas, nie dotkniesz jej warg, nie ujmiesz jej rąk, mur twardy jak los. Na wzgórzu zielonym warowny stał pród, stanęła na wieży dziewczyna, a głaz pod murami był twardy jak lód. Historia kończy się tu. Idź, poproszę. Czas mija tak, jak dojrzałe Jacka. Liście z drzew zamku wśród gór. Poczekajmy do końca. Pozostała nie. Pieśń w celu. Zbierze się. Mam bankiet pożegnalny. Jak to? Pożegnalny? Nie wiesz, dlaczego są bankiety pożegnalne? Wyjeżdżam. Dokąd? Daleko. Idź. Pamiętaj o grodzie warownym na skale, o sercu, co mieszkało w nim. Podręcznik historii trzeba znać doskonale, bo nawet i XX wiek ma swoje łzy, ma swój mur pochmurnych dni. Nie ma go. Pójdziemy tam, gdzie nikt masz kartkę? Nie jest. Zobaczę. Sam. Czas mija tak, jak dojrzałe liście z drzew, zamku wśród gór, pozostała pieśń w C-dur. Ale my, jeżeli podamy sobie ręce, to nic na świecie nie jest w stanie nas rozłączyć. Marguerite, proszę. O, sekundę. Joasiu, do ciebie. Hej, pakujemy rekwizyty. Szybko, administrator zaraz włączy światło. Nie wiesz, co z Jackiem? Nie wiem. Nie możemy go znaleźć. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy można zobaczyć Jacek? Jacek od dłuższego czasu nie przychodzi na próby. Nie wiemy, co się z nim dzieje. Czy pani może dać do niego tę kartkę? Jeżeli on wróci ciszej i powiedz mu, że ja... No, nic, nieważne. Dziękuję dla piosenka. Do widzenia. Do widzenia. Postaraj się go znaleźć. Ładnie dziś wyglądasz. Zapalisz? Daj mi rękę. Nie, nie tą. Drugą. Gdzie chciałabyś być teraz? W domu? Na księżycu? Tutaj? Dlaczego? A jak mnie kochasz? Tak? Czy tak? A kiedy chwila jest taka jak teraz, chciałbym ci, maleńka, przeczytać bajki Andersena. Ty, albo po... Wiesz, że to jest dla nas pomysł? Idźcie. Idziemy. Jacek, klucz jest za zlewem.
Masz. List dla ciebie. Ty, stary, co się właściwie z tobą dzieje? Źle. Nic. Pożycz dwie dychy. Na taksówkę. Aha. Nie szkodzi. Fajkę. Przeproś ich. Zmokniesz. Nie, dziękuję. Już nie pada. Ja lubię deszcz. Nie poznaję cię. Nowy kaprys? Przecież mówiłam ci, że jesteś dla mnie mały książę z innym planety. I nagle przeszłam na twoją. Śmieszne. Jacques. Jacques! Co? Uśmiechnij się! Co mam robić, żeby się teraz uśmiechał? Zostać na mojej planecie. Porzucić swój biały zamek i przenieść się do mojego. I będziesz się uśmiechał? Jeżeli zostaniesz ze mną, tak. Chcę uwierzyć, że naprawdę jesteś. Że istniejesz. Jacques, nigdy nie będziemy razem. Mylisz się? Jeżeli tylko zechcesz, zabiorę cię do swojego zamku. A wtedy uwierzę we wszystko. Mój zamek jest wspaniały. On stoi na wysokiej górze. Ma tysiące lat. Ja znam tam każdy kamień. Każdy kamień. Każdy kamień. Wiesz co? Mam myśl. Jeżeli kiedykolwiek będziemy się mieli rozstać, to ty nie przyjdziesz do mnie i nie powiesz, że to już koniec. Przyjdziesz i powiesz, chcę jechać z tobą. To będzie nasz ostatni dzień. Jacques, znowu robisz z małą rzeczą dużą rzecz. Po co mówić teraz o rozstaniu? Jest śmieszne, rozumiesz? Przecież to tak prosto. Jacques, jedźmy już. Po co się śpieszyć? Poczekamy do jutra, przyjdę po ciebie rano, rozumiesz? Rano? Cieszę się. Będziesz wesoły, tak? Na pewno. Do widzenia.
Cześć. Do jutra! Pierwszy raz przekroczyłem tę bramę. Podchodziłem coraz bliżej i bliżej i zadawałem sobie pytania. Kto z nas tchórzył? Ja, który uciekałem się do marzeń o zamku? Czy ona, która bała się zejść na moją planetę? Patrzyłem na pustkę i słuchałem ciszy. Jak tam jest teraz? Człowiek, który zbijał skrzynię, spytał mnie. Co pan tu chce? Nic. Widzisz? Opowiedziałem ci zwykłą historię, która się skończyła właśnie tak, jak historia tego rodzaju. Ani trochę inaczej. Ty czemuś tak zamyśliłaś? Co? Uśmiechnij się. No. Przecież to się mogło nigdy nie zdarzyć. Może to tylko marzenia, bajka. Zaraz zrobimy próbę i zacznie się teatr. Teatr. Jacek, o czym mówisz? Kiedy weszłaś? Teraz. Ojej. Wreszcie mam pomysł. Chodź, spróbujemy. Czekałem na ciebie. Przepraszam cię, że się spóźniłam, ale zdawałam kolokwium. No i jak poszło? Dobrze. Widzisz? Widzimy się po raz pierwszy. Rozumiesz, ale stoimy po busonach żelaznego parkanu. Chcesz mnie przywitać i mówisz do mnie dzień dobry. Mówisz głośno, ale głosu twego nie słychać. Poczekaj. Chcę cię pocałować. Niestety. Wobec tego już tylko chcę uścisnąć sobie dłonie. Chwilę patrzymy na siebie, a potem rozchodzimy się. O, Jurek!
Cześć. Widziałeś? Sam koniec. No i jak? Trudno mi powiedzieć. Chyba trochę przesłodzony. Idziesz? A dlaczego przyszedłeś tak wcześnie? Wcześnie? Tak. Próba miała trwać 2 godziny, nie? No, przesładzane. Musisz jeszcze dzisiaj kreślić. A jutro masz korektę. A to już tak późno? No. Trzeba będzie zarwać noc. Ale nie skończyliśmy jeszcze próby. Nie, skończyliśmy. Możesz się ubierać. Muszę jeszcze coś załatwić. Jurek! No? Mam coś dla ciebie. Skąd masz? Co? Prezent. Od kogo? Od szacha perskiego. Kazał ci się kłaniać. Mitoman. Filminista. Skąd ty wiesz, że to się tak nazywa? Ostatnio w wolnych chwilach czytam encyklopedię. Doszedłem już do F. A ja do I. Tak, idealizm. Iluzje. Co? Idioci. Kiedy się spotkamy? Na próbie. Cześć. Cześć. Stary, słuchaj, pożycz 2 dychy. Na taksówkę. Już, proszę. Wystarczy? Tak, dziękuję. Cześć. Cześć. Zgaś światło! Dziękuję.